Śnieg wesoło skrzypiał pod moimi stopami. Ten dźwięk, znany z dzieciństwa, napełnił jej serce radością. Diana była z natury optymistką. Dlatego szukała pozytywów we wszystkim, co ją otaczało. W ten zimowy poranek nie zwracała uwagi na mróz, ale starała się jak najszybciej dotrzeć do celu. W recepcji, jak żartobliwie nazywali ją pracownicy, nie było nikogo. Za to z holu dobiegały oburzone okrzyki ludzi. To nie maj. Można i pospieszyć się przy wejściu. Rano mówili, że ma być -18. Ale dla mnie było -35. Kto chciałby się czesać w takim zimnie? Naprawdę, Mary, pozwól mi zobaczyć, co mamy w księgach. Diana weszła do sali, gdzie dziewczyny przygotowywały swoje narzędzia. Nie przejmuj się. To tylko ja. Leryse, najstarsza z mistrzyń, powiedziała z żalem. Zapomniałyśmy o pani Diano. Wybacz, ale nie możemy się przyzwyczaić do nowego właściciela. Nic dziwnego. Sama wciąż przyzwyczajam się do tej pozycji. Minął prawie rok. Jakbym utknęła w przeszłości. Leryse lubiła rozmawiać o nieziemskich siłach i upiornych rzeczach. Od razu złapała przynętę. Och, dziewczyny, nie wiem jak wy, ale ja też często mam tak, że wiem z wyprzedzeniem, co powinno się wydarzyć za chwilę. Na przykład ostatnio idę sobie ulicą i jedzie przede mną samochód. A w mojej głowie chusteczki już stukają i mówią mi, gdzie ten samochód skręci. To jak déjà vu. A potem był jeszcze jeden incydent. Diana nie skończyła słuchać fascynującej opowieści rzemieślniczki i przeszła przez toaletę do swojego malutkiego biura. To małe pomieszczenie bez okien było kiedyś używane jako magazyn. Ale kiedy dziewczyna weszła w jego posiadanie, postanowiła przekształcić pokój w swoje własne biuro. Drzwi były otwarte, więc mogła słyszeć wszystko, o czym rozmawiały pracownice salonu przed rozpoczęciem dnia pracy. Susan postanowiła wyrazić swoją opinię na temat efektu déjà vu. Manikurzystka i masażystka jednocześnie. Pani Laryso, to elementarne. To nie jest fantastyczne. Łatwo zauważyć, gdzie jedzie samochód. To racjonalna uwaga. Rozgniewało to Larysę. A ty wiesz wszystko, mógłbyś występować w telewizji. Po tym prowokacyjnym fragmencie nastąpiła podobna reakcja. Pani Laryso, nie rozumiem pani ironii. Tak, wiem dużo, bo dobrze mi szło w szkole, a teraz ciągle się dokształcam. W przeciwieństwie do niektórych osób. To nie był kamyczek, a głaz dla szanownej pracownicy. Reakcja była natychmiastowa. Skoro byłaś taka dobra w szkole, to dlaczego malujesz innym paznokcie? Dlaczego nie poszłaś na uniwersytet? Diana zdała sobie sprawę, że szykuje się skandal. Pobiegła do holu, aby rozładować sytuację. Piękne kobiety, co wy robicie? Pewnie słychać to na zewnątrz. Katie, która do tej pory milczała, powiedziała tajemniczym głosem. Obudziły Kefulu, a teraz salon piękności czeka katastrofa. Susan rzuciła w Katie ręcznikiem i wszyscy się roześmiali. Larysa zauważyła spokojnie. Nie przejmuj się nami, pani Diano. Nie gniewamy się, że tak powiem, z powodu porannego treningu rozgrzewającego. Inaczej nie będziemy mieli czasu na rozmowę. Może pójdę i zorganizuję filiżankę. Jest jeszcze trochę czasu. Dziewczyny, wszystko w porządku. To pytanie było skierowane do wszystkich oprócz Diany. Susan i Katerina skinęły głowami. Herbata to najlepsze lekarstwo na przeziębienie. Wczoraj właśnie piekłam ananasa. Doceń moje umiejętności kulinarne. Susan wyjęła ze swojej malutkiej torebki równie małą torebeczkę. Katerina spojrzała na opakowanie i zmarszczyła nos. Susan, kogo zamierzasz leczyć? Daj spokój. Nauczę cię właściwego sposobu traktowania siebie. Czajnik zagwizdał w pokoju rekreacyjnym lub po prostu w gospodarstwie domowym, a mistrzowie rzucili się na ten dźwięk. Zapomnieli zaprosić gospodynię na herbatę. Ale Diana już dawno przestała się obrażać na takie drobiazgi. Usiadła na wolnym krześle i zamyśliła się. Mimo całej pozornej życzliwości, ta mała grupa kobiet nie chciała uznać jej za gospodynię. Mały salon i sklep kosmetyczny w pobliżu odziedziczyła po matce, która zmarła tragicznie nieco ponad rok temu. Sama dziewczyna początkowo bała się odziedziczonego biznesu i początkowo miała nawet zamiar sprzedać salon, ale babcia zdołała zmienić jej zdanie. Cóż, sprzedasz salon i sklep. Wydasz pieniądze. I co wtedy? Wyjdziesz zarabiać na własny chleb. Przynajmniej kontynuuj biznes, który założyła ku pamięci twojej matki. Diana długo się wahała, ale w końcu uległa. W porządku, babciu, namówiłaś mnie na to. Nie rozumiem tylko, dlaczego sama nie zajmiesz się tak interesującym biznesem? Pani Iren przewróciła oczami. Zawsze tak robiła, żeby zaimponować rozmówcy. O czym ty mówisz? W wieku 60 lat jest już za późno, żeby coś zaczynać. Nie za wcześnie w wieku 22 lat. Ledwo skończyłam instytut, a od razu spadł na mnie ten spadek. To grzech, wnuczko, obwiniać los. A młody wiek to najlepszy czas, by zacząć. Powiedziała z cichą nostalgią w głosie. Wiesz, Diano, kiedy jeszcze chodziłam do szkoły, o wielkim mieście opowiadał nam pewien kapitan żeglugi długodystansowej. Został zaproszony do naszej klasy. Powiedział, że w Stanach nawet dzieci bogatych ludzi zarabiały wtedy kieszonkowe. I nie były dumne ze swojej pozycji i podejmowały się każdej pracy. Zmywanie naczyń w kawiarniach, różnoszenie gazet. Babciu, powinnaś pamiętać, jak to było w Rosji za cara. Przez pół wieku wszystko się zmieniło. Pani Irenie zabrakło słów. We wszystkim masz rację, kochanie. Naprawdę utknęłam w przeszłości i nie mogę się z niej wydostać. Diana spojrzała na babcię ze zdziwieniem, bo nie rozumiała, jak można tkwić w czasie, który już się przeżyło. Ale w ciągu ostatnich kilku miesięcy coraz częściej uciekała mentalnie do miejsca, w którym jej rodzice wciąż żyli. Coś zakłuło ją w oczy. Diana wzięła głęboki oddech, żeby się nie rozpłakać. Z szopy dobiegł głos Katerini. Pani Diano, gdzie pani była? Herbata gotowa. Diana wzdrygnęła się z zaskoczenia i spojrzała w stronę szopy. Susanna zastygła na progu. Niedobrze jest odrywać się od zespołu. Jesteś naszą gospodynią, ale jesteś też człowiekiem. Diana poczuła nieprzyjemne mrowienie pod kręgosłupem. Nie jadła dziś śniadania ze względu na babcię, a teraz przypomniał jej o tym pusty żołądek. Dziękuję. Ale ja, Susanna. Wciąż się uśmiechała. Nie można przyjmować odmowy za odpowiedź. Nietrudno zgadnąć po twoich oczach, że zapomniałaś lub nie miałaś czasu dziś zjeść. Więc odłóż na bok fałszywą skromność i idź dalej. Diana z radością wypiła gorącą herbatę i rozkoszowała się smakiem świeżych ciastek. Chrupało tak zabawnie jak śnieg pod jej stopami. Dziewczyna trzymała rozpałkę w dłoniach i uśmiechała się. Leryse nie mogła się powstrzymać. Częstuj się, nie wstydź się. Spróbuj szarlotki. To specjalność naszej Katie. Młodej właścicielce salonu było ciepło i przytulnie w gronie tych prostych kobiet. Jadła ciastka z przyjemnością. A mądra Larysa pomyślała, że ta dziewczyna to tylko dziecko. Susan i Katerina również odwróciły wzrok. Musiała im przyjść do głowy ta sama myśl. Drzwi wejściowe zatrzasnęły się i Larysa rozkazała. Koniec, dziewczyny, poranna przerwa skończona. Czas wziąć się do pracy. Najwyraźniej to do mnie przyszła klientka na strzyżenie. Kobieta wesoło wstała i zniknęła za drzwiami. Ale za kilka minut wróciła zdezorientowana i przygnębiona. Pani Diano, ktoś do pani przyszedł. Kto o panią pyta? Jakiś facet wielki jak szafa. Nigdy wcześniej go nie widziałam. Larysa, zaproś go do mojego gabinetu. Dziewczyny szybko posprzątały ze stołu i tylko zapach wanilii przypominał o niedawnym podwieczorku. Diana czekała na gościa w swoim gabinecie. Z oddali usłyszałam jego niezadowolony głos. Nie jestem przyzwyczajony do obchodzenia zakamarków. To niewiele jak na damę. Czy pani kochanka mogłaby wyjść? Wysoki mężczyzna po 30 całkowicie zablokował wejście do gabinetu swoim barczystym ciałem. Patrzył na Dianę z góry, jakby była małym owadem. Dziewczyna zadrżała pod tym nieprzyjemnym spojrzeniem, ale zachowała spokój. Słucham uważnie. Czy to ty, pani? Ani jeden mięsień na twarzy dziewczyny nie drgnął. Wytrzymała bezczelne spojrzenie mężczyzny i odpowiedziała spokojnie. Tak, to ja. Co się z tobą dzieje? Nie czekając na zaproszenie, gość usiadł na jedynym krześle. Nie obchodzi mnie to. Po prostu temat wypłynął i zostałem poproszony o przekazanie go dalej. Mężczyzna zamarł i ponownie spojrzał na twarz Diany. Nie, bez żartów. Jesteś pewna, że jesteś gospodynią. To nie jest pułapka. Pani w recepcji mogła widzieć licencję. Nasz salon działa w pełnej zgodzie z prawem. Nie przeszkadza mi to. Nie obchodzi mnie to. Ale nigdy wcześniej nie spotkałem tak młodej hostessy. Wciąż bezceremonialnie wpatrywał się w panią domu. Było jednak w tym spojrzeniu coś, co sprawiło, że dziewczyna się zarumieniła. Gość nie spieszył się jednak z wyjawieniem celu swojej wizyty. Nie, to prawdziwa wpadka. Powiedziano mi, że ciotka jest tutaj odpowiedzialna za wszystko. Widzę miłą panią. Ale może tak będzie najlepiej. Z taką ładną dziewczyną będzie nam łatwiej dobić targu. Co zamierzasz ze mną negocjować? Przepraszam, ale nie mam czasu na czczą gadaninę, więc proszę o przejście do rzeczy. Lubię być proszony o przejście do rzeczy. Pod tym względem nie mam sobie równych. I mogę zaspokoić twoje zainteresowanie. Bezczelność gościa zaczynała ją wkurzać. Diana podniosła więc słuchawkę telefonu stacjonarnego. Gość był przerażony. Co ty wyprawiasz? Zamierzam zadzwonić na policję, żeby usunęli pana z mojego salonu. Po co przyszedłeś do mojego salonu? A ty gadasz bzdury. Mężczyzna położył swoją ogromną łapę na ramieniu dziewczyny. Zaczekaj, piękna. Nie spiesz się. To tylko nadmiar emocji. Jestem pod wrażeniem twojej osoby. Przyjechałem tu w interesach. Mój szef chce kupić ten salon i sklep. To niemożliwe. Dlaczego nie? Bo nie zamierzam sprzedawać swojego biznesu. Koniec rozmowy. Do widzenia. Diana wstała od stołu i skierowała się do wyjścia. Ale drogę zagrodził jej gość. Nie, to nie była umowa. Widzę cię pierwszy raz, nie znam twojego pana i nie chcę go znać. Dziewczyna trzęsła się ze strachu lub oburzenia. Przybysz ściągnął z głowy czapkę i otarł nią spocone czoło. Najwyraźniej dziewczyna nie rozumie prostych słów. Szkoda. W takim razie będę musiał tłumaczyć ostrzej. Posłuchaj mnie, piękności. Mój pan jest człowiekiem wielkiego honoru. I miał umowę z poprzednim właścicielem tego miejsca. Nic o tym nie wiem. A moja mama umarła. Minął prawie rok. Wyrazy współczucia. Ale to nie zmienia sprawy. Była mistrzyni też ma u mnie dług. Mój pan nie wybacza takich rzeczy. Ostrzegał też twoją matkę. Ale ona nie wzięła sobie tego do serca. Dlatego licznik liczy. Ale my nie jesteśmy bestiami. A mój pan jest gotów wykupić twój salon i sklep. Łamiącym się głosem Diana krzyknęła w twarz łajdakowi. Niczego nie sprzedaję. Nie spiesz się, Bel, z odpowiedzią. Masz miesiąc do namysłu. I nie zapominaj, że zegar tyka, a dług rośnie. Z holu dobiegały ożywione głosy, przerywane dźwiękami wesołej muzyki. Ale Diana trzęsła się ze strachu. Kilka razy podnosiła słuchawkę i odkładała ją z powrotem na automat. Do biura weszła Katerina. Pani Diano, musimy zamówić mieszankę do balsamu. Kończą nam się rękawiczki. Och, co się z tobą dzieje? Twarz ci zniknęła. Już dobrze, już dobrze. Proszę bardzo. Na pewno zamówię. Przez resztę dnia dziewczyna nie mogła myśleć o niczym innym, jak tylko o dziwnym gościu. Jej zmarła matka nigdy nie opowiadała jej o swoich sprawach. Jej babcia również nie wykazywała zainteresowania biznesem, więc praktycznie nie było gdzie zasięgnąć informacji. Ale Diana w tym momencie bardzo się pomyliła w swoich wnioskach. Dziewczyna zamierzała szczegółowo wypytać babcię. O wszystkim, co dotyczyło biznesu, rodziców, ona sama wiedziała tylko tyle, że jej ojcu ktoś dał trochę pieniędzy na rozkręcenie własnego biznesu. Postanowił zacząć naprawiać samochody, ponieważ był w tym dobry. Ale biznes prawie natychmiast utknął w martwym punkcie i mężczyzna sprzedał nierentowne przedsiębiorstwo, a matka Diany przekonała go, by przekazał jej dochód ze sprzedaży. Aleksander, mam dobry pomysł, już o wszystkim pomyślałam. Diana dobrze pamięta, jak jej matka w kuchni przekonała ojca, że piękno jest najbardziej dochodowym biznesem. Dziewczynka była wtedy jeszcze w 3. klasie, była zbyt młoda, by zrozumieć istotę rozmowy. Ale dobrze pamiętała słowa ojca. Leryse. Z daleka drzewo wydaje się lasem. Ale kiedy przyjrzysz się bliżej, zdasz sobie sprawę, że nie jest tym, czym się wydaje. Dokładnie tak samo jest w biznesie. Ja również wierzyłam, że serwis samochodowy będzie cieszył się dużym zainteresowaniem. Ale myliłem się. Trzeba wziąć pod uwagę skalę. Więc mówisz, że sukces zależy od geografii? Oczywiście, że tak. To bezpośrednia korelacja. I tutaj prawie przegrałem. W końcu ludzie w małych miastach mają niższe dochody niż w dużych metropoliach. Stąd niska siła nabywcza. W zasadzie to nic nowego. To podstawa ekonomii, o której należy zawsze pamiętać. Zaufaj mi. Ten sam los czeka twój salon. Chociaż twój plan jest całkiem wykonalny nawet w skali naszego miasta. Aleksander, powiedz mi wprost, dasz mi te pieniądze? Jaki mam inny wybór? Oczywiście, że dam. Ale będę musiał poprosić Sarę o opóźnienie płatności. Aleksander, Sara jest najmilszą osobą. Jestem pewna, że ci nie odmówi. Już tyle dla nas zrobiła. Jest tylko jedna rzecz, której nie rozumiem. Dlaczego mama jest do niej uprzedzona? Leryse, wiesz, że nie jestem zwolenniczką plotek, ale miejscowi mówią, że ona i Sara od dawna są skłócone. To dlatego twoja matka opuściła regionalne centrum i osiedliła się w tym mieście, gdzie bogaci ludzie lubią spędzać wakacje. Nie mogę tego potwierdzić, ale tak mówią. Swoją drogą, ja też liczyłem na zamożną klientelę, która spędza tu wakacyjne sesje. Ale życie pokazało, że bogaci obywatele cierpią na patologiczną chciwość. Jest tylko jedna rzecz, w której się z tobą nie zgadzam. Nawet milionerzy nie są w stanie oprzeć się kobiecemu pięknu. Dlatego usługi salonów są priorytetem dla bogatych pań. Znają wiele sposobów na wyciągnięcie pieniędzy od skąpego męża. Leryse. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że jesteś psychologiem. Rodzice nie kryli się przed córką, gdy rozmawiali o sprawach biznesowych. Ale wtedy, z racji młodego wieku, Diana nie rozumiała wiele z rozmów dorosłych i najczęściej trudne dla dziecięcej percepcji informacje jednym uchem wlatywały, a drugim wylatywały. Ale w minionym roku zaczęły pojawiać się wydarzenia z przeszłości, które w odbiciu dnia dzisiejszego nabrały zupełnie innego znaczenia. A ta dawna rozmowa jej rodziców również nie została przypadkowo wydana z archiwum przez pamięć. Diana chodziła zdezorientowana po mieszkaniu, w którym minęły jej najszczęśliwsze lata. Wszystko tutaj wciąż przypominało jej rodziców i tworzyło iluzję obecności osób drogich jej sercu. W jej głowie pojawiła się tylko jedna myśl. Ciocia Sara. Dlaczego myślałam o niej właśnie teraz? Pani Sara nie była częstym gościem w ich domu, ale zawsze przynosiła prezenty. Diana nie lubiła starszej pani, co nie podobało się jej rodzicom. Pewnego dnia jej ojciec postanowił poznać przyczynę niechęci córki do znajomej. Powiedz mi szczerze, dlaczego tak ją traktujesz? Przecież przynosi ci tyle prezentów. Nie zastanawiając się długo, Diana odezwała się szczerze. Ona jest kłamczuchą. I nie chce jej prezentów. Tata był zaskoczony. To całkiem sporo. A skąd pomysł, że pani Sara jest kłamczuchą? Ma oczy wiedźmy. I nie mówi prawdy. Kiedy babcia dowiedziała się o wniosku wnuczki, powiedziała do córki. Larysso, nie zapominaj, że dziecko mówi prawdę. Dzieci potrafią wyczuć nieszczerość na odległość. Niestety ta umiejętność zanika z wiekiem. Dlatego bierzesz grymasy i słodkie słówka Sary za dobrą monetę. Ogólnie rzecz biorąc, dla małej Diany babcia była wzorem do naśladowania. Dziewczynka chłonęła każde jej słowo i wierzyła we wszystko, co mówiła pani Irena. Dziewczynka poczuła nagłą potrzebę zaangażowania babci i wybrała jej numer. Pani Irena natychmiast odebrała. W końcu raczyła zadzwonić. Myślałam, że zapomniałaś o moim istnieniu. Babciu, dzwoniłam do ciebie wczoraj wieczorem. Naprawdę, to dlaczego nie pamiętałam? Dziewczyna domyśliła się przyczyny nieświadomości pani Ireny. Po jej głosie i sposobie mówienia nie trudno było się domyślić, że kobieta zdążyła się już napić rewelacyjnego trunku, jak sama nazywała wino. Był to zły nawyk, którego nabrała po tragicznej śmierci córki. Diana wiele razy próbowała pouczyć babcię o ścieżce prawdy, ale ta irytowała się i radziła zająć się sobą. Dlatego wnuczka postanowiła nie skupiać się na tym fakcie. Babcia. Wszyscy mamy tendencję do zapominania małych rzeczy, a czasem nawet ważnych wydarzeń. Wiesz, ciocia Sara z jakiegoś powodu przyszła mi dziś na myśl. Diana. Proszę, nawet nie wspominaj mi tego imienia. Ale dlaczego? Co takiego zrobiła ta kobieta, że nie chcesz o niej mówić? Nie zrobiła zbyt wiele. Z wyjątkiem jednej złej rzeczy. Może kiedyś ci o tym opowiem. Ale nie teraz. To jeszcze nie czas. W porządku. Ale wciąż mam kilka pytań, na które tylko ty możesz odpowiedzieć. Wpadnę do ciebie. Coś kliknęło na drugim końcu, a potem czyjś śmiech. Nie, wnuczko. Możesz dziś odpocząć. Nie jestem w nastroju na poważną rozmowę. Poza tym nie jestem sama. Trzeba było od tego zacząć. Dobrze, przyjdę jutro rano. Diana. Ale nie za wcześnie. Nie musisz mi przeszkadzać. Jestem starym człowiekiem i muszę dobrze wypocząć. Dziewczyna z irytacją rzuciła na stolik kawowy telefon. Wiem o osobliwościach twoich wakacji. I nie wciskaj mi wymówki o wieku. Wiedziała, że nie ma moralnego prawa oceniać babci, ale alkohol stawał się dla pani Ireny poważnym problemem. Niegdyś szczupła, atrakcyjna kobieta w ciągu zaledwie roku zmieniła się w wiecznie niezadowoloną osobę z wiecznie apatyczną miną. Wielu znajomych bezpośrednio kierowało pod jej adresem nieprzyjemne uwagi. Dlaczego nie opiekujesz się babcią? Nie widzisz, że ktoś pije? W salonie kobiety również często dyskutowały na ten temat za plecami. Ale z jakiegoś powodu wszyscy życzliwie obwiniali Dianę za słabość jej babci. A to najbardziej przygnębiło dziewczynę. Wieczorem próbowała ponownie wybrać numer swojej krewnej, ale w odpowiedzi usłyszała tylko długie sygnały dźwiękowe. Gdy tylko za oknami pojawiło się światło, Diana była już na nogach. Postanowiła najpierw odwiedzić panią Irenę, a potem wpaść do salonu. Długo naciskała przycisk dzwonka, aż za drzwiami usłyszała znajome kroki. Mówiłam, żebyś wróciła później. Ale wejdź, nie stój w drzwiach. Inaczej teraz ciekawskie twarze zaczną wystawać. Dziewczyna ostrożnie zamknęła za sobą drzwi. Babciu, co tu jest modnego do powiedzenia? O czyich twarzach mówisz? Oczywiście, że mówię o czyich twarzach. Chodzi o zwyczaj podglądania i podsłuchiwania przez moich sąsiadów. Wczoraj też tu siedzieliśmy, relaksując się cicho i skromnie. I oto jesteśmy. Co się stało na wczorajszej imprezie? Sąsiad z dołu przyszedł wcześniej, żeby mnie ostrzec. Wszyscy byli tacy delikatni. Nasze piosenki przeszkadzały. Diana nastawiła czajnik. Nie marudź. Teraz ty i ja napijemy się herbaty. Besztasz sąsiadów za nic. Oni też mają prawo do spokojnego życia. Nie przeszkadzam imienia. Gdyby to była prawda, nie przeszkadzaliby ci swoimi wieczornymi wizytami. Diana, przyszłaś mnie pouczać, czy próbujesz być pomocna? Raczej to drugie. W kuchni panował bałagan, a dziewczyna z trudem znalazła wolne krzesło, na którym posadziła panią Iren i usiadła na małej, miękkiej pufie, która nijak nie pasowała do wnętrza pomieszczenia. Staruszka wzdychała ciężko i nerwowo grzebała w rąbku szlafroka. Starała się nie patrzeć w oczy wnuczki. Diana. Przepraszam. Za co? Zawsze robiłaś dla mnie same dobre rzeczy. W czym ty się widzisz? We wszystkim. Dlatego piję, żeby o sobie zapomnieć. Nie mogę sobie wybaczyć tego, co stało się najpierw z Aleksandrem, a potem z twoją mamą. Te słowa przygwoździły dziewczynę do podłogi. Babciu, dlaczego mówisz o sobie? Nie możesz tego zrobić. Nie jesteś odpowiedzialna za ich śmierć. I śledztwo to potwierdziło. O czym ty mówisz, wnuczko? Nikt tak naprawdę nie badał tej sprawy. Chociaż prosiłam, a nawet pisałam do najwyższych władz. Babciu, czekaj, nie rozumiem, o czym ty mówisz. O tym, że twoi rodzice nie zginęli przez przypadek. Masz jakieś fakty na poparcie tej tezy? Właśnie o to chodzi, że nie mam. To wszystko domysły. Ale wiem, że Larysie grożono kilka dni przed śmiercią. Aleksander wspominał też o telefonach. Diana przypomniała sobie niedawną wizytę nieznanego dżokeja i przez jej ciało znów przebiegł nieprzyjemny dreszcz. O dziwo, do mojego salonu przyszedł niedawno bardzo nieprzyjemny facet. Pani Iren wstała gwałtownie, a krzesło przewróciło się z łoskotem. W jej oczach pojawiło się przerażenie. Diana. I co ten człowiek ci powiedział? Sama nie do końca zrozumiałam, ale myślę, że mi też groził. Powiedział, że moja mama ma niespłacony dług i teraz jestem winna jego właścicielowi odszkodowanie. Czym pluł? Nadal nie do końca rozumiem. Starsza kobieta chwyciła dziewczynę za ręce. Dziewczyno, nie masz pojęcia, jakie to poważne. Ci straszni ludzie zrobią wszystko. Musisz natychmiast iść na policję. A może mam iść sama? Dokąd idziesz tak ubrana? Spójrz na siebie w lustrze. To prawda, babciu. Miejmy to już za sobą. Zamieniłaś swój dom w przytułek dla maltretowanych i biednych. Nie tak dawno potępiałaś ludzi, którzy piją, a teraz sama jesteś uzależniona. Pani Iren wtuliła się w ramię wnuczki i gorzko zapłakała. Gdybyś tylko wiedziała, moja dziewczynko, jaki ciężar spoczywa na moim sercu. Rozrywa mnie od środka i nie wiem, jak dalej żyć. Dziewczynka pogłaskała babcię po plecach jak małe dziecko. To był sposób, w jaki Iren kiedyś ją pocieszała. A teraz próbowała przywrócić ukochanej wiarę w siebie. Babciu, nie obwiniaj się za nic i nie szukaj winy tam, gdzie jej nie ma. I daj sobie z tym spokój. Postaram się, obiecuję ci. Jestem sobą zniesmaczona. Ale nie ignoruj mojej rady, idź do władz. Co im powiem? Że ci grożono? Fakty. Nie ma dowodów i nie znam faceta, który do mnie przyszedł. Na pewno nie jest stąd. Wkrótce poranna rozmowa z babcią poszła w zapomnienie, bo musiała zająć się konfliktową sytuacją w salonie. Klientka napisała skargę na Katie i zażądała nawet rekompensaty finansowej za źle obciętą grzywkę. Katie szlochała na zapleczu. Pani Diane, ta kobieta ma 3 włosy na 2 urządzeniach. Zrobiłam jej fantazyjną fryzurę z tego, co miała. Mam jej przeszczepić własne loki? Leryse mrugnęła do gospodyni. Zobaczę, czy uda mi się to załatwić. Ta pani uwielbia wywoływać skandale. Zawsze jest ze wszystkiego niezadowolona. Nie minęło nawet 10 minut, a mistrz wrócił. Właśnie tak. Odesłał ją do domu. Katerina ożyła. Tak szybko. Co zrobiłeś? Nic wielkiego. Trochę nożyczek wokół kostki, a potem rozpuściłem jej włosy. Teraz nasza klientka będzie miała przez tydzień fajne włosy. Diana była w dobrym nastroju, gdy wracała do domu po całym dniu pracy. Po drodze postanowiła zrobić zakupy spożywcze. Ulice miasta były opustoszałe, więc od razu zauważyła, że jedzie za nią samochód z przyciemnionymi szybami. Przez jej ciało ponownie przebiegło nieprzyjemne uczucie dreszczy. Dziewczyna próbowała się uspokoić. Wyobrażałam to sobie. Teraz skręcę w ślepą uliczkę i pościg się zatrzyma. Ale samochód też skręcił w tę ulicę. Niespodziewanie Diana przebiegła przez ulicę tuż przed samochodem i za kilka minut była już w pobliżu centrum handlowego. Rozejrzała się i odechnęła z ulgą. Nie jechał za nią żaden samochód. Zastępca komendanta powiatowego policji patrzył na nią z nieskrywaną drwiną. Rzucił niedbałe spojrzenie na leżącą przed nim kartkę, na której zaznaczone były jej dane. Droga Diano, rozumiem twoje obawy, ale powinnaś też zrozumieć mnie. Nie ma żadnych faktów świadczących o tym, że istnieje realne zagrożenie dla twojego życia. Wszystko, co mi tu powiedziałaś, opiera się na twoich przeczuciach i podejrzeniach. To nie jest podstawa do sprawy. Towarzyszu majorze, ale ja pana nie okłamuję, a pracownicy salonu mogą to potwierdzić. Widzieli wchodzącego mężczyznę. Ale nie mogą powiedzieć, że słyszeli, jak ci groził. Tak, ale czy mogą? Powtórzę ci jeszcze raz, że nie masz się czego obawiać. Czy muszę czekać, aż zostanę zabity? Rozumiem, że tylko wtedy będziesz miała wymówkę. Moja droga dziewczyno, po co popadać w skrajności? Nie jestem miłą dziewczyną. Dobrze więc. Pani Diano, może jest pani zmęczona i coś sobie wyobraża. Dziewczyna z trudem powstrzymywała łzy. Chciała powiedzieć temu obojętnemu człowiekowi w mundurze wszystko, co miała do powiedzenia. Towarzyszu albo herr major. Słyszałam te słowa już wiele razy. No widzisz. Ale to tylko pokazuje waszą niechęć do pomocy. 4 lata temu w bardzo dziwnych okolicznościach zmarł mój ojciec, a w zeszłym roku mama. Im również grożono, a moja mama apelowała nawet do dzielnicowego policji w nadziei, że jej pomogą. Ale nie została wysłuchana. I zmarła. Zaraz. Pamiętam tę sprawę, a przynajmniej tak mi powiedziano. Więc jesteś córką bizneswoman, która się rozbiła, Larysy, jak sądzę. To interesujące. Mówisz, że twojej matce też grożono. Widziałaś je lub słyszałaś? Nie, ale mama mi powiedziała. Widzisz, znowu ta niepewność. Major nagle uśmiechnął się tak szeroko, jakby właśnie wygrał wielką nagrodę. Pani Diana. Takie rzeczy się zdarzają. Tak wiele pani przeszła. A szok może być bardzo ciężki dla układu nerwowego. Widziała się pani ze specjalistą? Jakiego rodzaju specjalistę? Major niepewnie machnął ręką, ale nadal się uśmiechał. Niestety nie znam się na medycynie, ale słyszałem, że jest taki lekarz. Diana podskoczyła, jakby została oblana wrzątkiem. Myślisz, że jestem szalona. Przyszłam do ciebie po pomoc, a ty? Dziewczyna wybiegła z gabinetu naczelnika i w drzwiach wpadła na pracownika, który spieszył się do gabinetu majora. Towarzyszu majorze. Dlaczego obrażacie dziewczyny? Jeśli się nie mylę, to jest nowa właścicielka paryskiego salonu. Zna ją pan? Jakby to ująć? Trochę. W zeszłym roku byłem oficerem okręgowym i dziewczyna przyszła do mnie po śmierci matki. Major potrząsnął głową ze zrozumieniem. Mówiła o nękaniu, groźbach i podejrzeniach? Tak, coś w tym stylu, ale bez konkretów. A jej babcia, musi ją pan znać. Ona też postradała zmysły. Pracowała w recepcji burmistrza. Po śmierci córki zaczęła brać. Policjant gestem wskazał na znaczenie wyrażenia. O, tak. Tak, to jak meksykańska telenowela. Babcia też mi się skarżyła na groźby i nękanie. Ale takiemu świadkowi nie można ufać. Z szacunku dla jej wieku nie zgłaszam tej kobiety. Ale sąsiedzi często się na nią skarżą i musimy reagować na takie sygnały. I nie należy lekceważyć wieku i statusu. Mamy narzędzia, by wpływać na elementy antyspołeczne. Zaczęli chodzić i błagać o pomoc. Major nie na żarty pożałował, że był już oficer okręgowy, przypomniał mu historię z zeszłego roku. Kapitan postanowił więc nie zagłębiać się w szczegóły tamtej tragedii, choć również miał podejrzenia, że odnosząca sukcesy bizneswoman zginęła nieprzypadkowo. Policjant próbował udowodnić ten fakt, aby kontynuować śledztwo, ale został wezwany na dywanik i zbesztany. Następnie został przeniesiony do innego wydziału. Uznał to za karę za niepotrzebną inicjatywę. Diana szła powoli ulicą, nie zwracając uwagi na spieszących się przechodniów. Była kompletnie zagubiona i nie wiedziała, co robić. Babcia znów nie odbierała jej telefonów, a dziewczyna postanowiła udać się na cmentarz. W trudnych chwilach zawsze odwiedzała grób matki. Ojciec został pochowany w swojej małej ojczyźnie. Tak postanowili jego krewni. Babcia zbeształa ich wtedy. Co ty wyprawiasz? Diana jest jedyną córką Aleksandra, a wy odmawiacie jej możliwości odwiedzenia grobu ojca. Ale ciotka, własna siostra zmarłego, powiedziała stanowczo. Jeśli córka chce, może przyjść i spełnić swój obowiązek w każdej chwili. Ale nie pochowam tu brata. To nie jest ładne miejsce. Nie podobał mi się pomysł Aleksandra, żeby się tu osiedlić. Ale on się uparł. I oto rezultat. Mój ojciec spłonął w łaźni. On i mężczyźni najpierw poszli na ryby, wypili kilka drinków, a potem, zgodnie z tradycją, zdecydowali się na łaźnię parową. Zauważyli nieobecność ojca podczas kolacji. Pospieszyli do łaźni, a on był tam bez oznak życia. Wszyscy uznali, że mężczyzna zatruł się tlenkiem węgla, ponieważ w pomieszczeniu unosił się specyficzny zapach. Ale członkowie firmy byli zaskoczeni tą okolicznością. Więc ktoś celowo zamknął wcześniej. Ale nikt z nas nie mógł tego zrobić. Nie jesteśmy amatorami. Nikt nie wierzył w wersję, że zmarły sam stworzył niebezpieczną sytuację. Matka Diany była zszokowana tym, co się stało. A krewni, którzy przyjechali z daleka, nie zezwolili na sekcję zwłok. Dlatego śmierć bardzo młodego i zdrowego mężczyzny pozostała nierozwiązana. To wciąż tajemnica. Wiosna tylko trochę ociepliła ziemię, więc wszędzie były kałuże i błoto. Diana z trudem dotarła do łóżka, za którym stał duży drewniany krzyż. Razem z babcią planowały postawić pomnik bliżej lata. Diana pogłaskała zdjęcie, z którego patrzyła na nią uśmiechnięta matka i gorzko zapłakała. Mamusiu, kochanie, jak bardzo za tobą tęsknię. Czuję się, jakbym żyła za przezroczystą ścianą. Widzę ludzi, próbuję do nich mówić, ale oni mnie nie słyszą. Mamusiu, powiedz mi, co mam robić. Ta prośba wypłynęła z serca dziewczynki. W tej chwili czuła się samotna i nikomu niepotrzebna. Nagle za jej plecami rozległ się kobiecy głos. Pokora. Tylko pokora ukoi duszę. Diana zadrżała. Odwróciła się gwałtownie i zobaczyła przed sobą kobietę ubraną w czarny szal, który zakrywał większą część jej twarzy. Chciała zapytać nieznajomą, co oznaczają jej dziwne słowa. Ale kobieta przemknęła obok niej i jakby rozpłynęła się w powietrzu. Dziewczynka przestraszyła się i pospiesznie opuściła cmentarz. Wieczorem opowiedziała babci o tajemniczej nieznajomej. Pani Iren nie była jednak zaskoczona. Musiała natknąć się na Rozelend. Codziennie chodzi na cmentarz, zmarł jej syn. Minęło sporo czasu. Ponad 10 lat. Biedna mama. Przychodzi z nim porozmawiać. Babciu, ja też rozmawiam z mamą. To nie jest normalne. Staruszka spojrzała na wnuczkę ze zdziwieniem. Dlaczego tak myślisz? Teraz w ogóle wątpię w swoje zdrowie psychiczne. Poszłam dziś na policję. Poprzedniego dnia myślałam, że jestem śledzona. Nie, to prawda, ponieważ samochód jechał za mną, a potem skręcił w tym samym kierunku, w którym skręciłem, aby sprawdzić. Nie podoba mi się to wszystko. To nie może być wypadek. Babcia zmywała naczynia i zamarła z talerzem w ręku. I co ci powiedziała policja? Dziewczyna zaśmiała się nerwowo. Nie uwierzysz. Major zalecił mi wizytę u lekarza. To było do przewidzenia. Ja też poszłam do naszego dzielnicowego po śmierci Lerysi. Na początku wydawał się mnie słuchać. Obiecał nawet wznowić śledztwo. Ale potem wszystko ucichło. A kiedy poprosiłem go ponownie, grzecznie wyrzucił mnie za drzwi. A potem zaczęłaś pić. Pani Iren zalała się łzami. To prawda. Nie jestem z metalu. I nie mam serca z kamienia. Straciłam jedyną córkę. Patrzą na mnie jak na wariatkę. Więc gdzie mam szukać sprawiedliwości? Tak, babciu. Ja też miałam dziś wrażenie, że świat dzieli nieprzenikniony mur obojętności. Ostatnią rzeczą, jakiej spodziewała się Diana, był telefon od pani Sary. Stara przyjaciółka jej zmarłych rodziców zadzwoniła przed weekendem i poprosiła ją o pilny przyjazd. Dian, kochanie, to bardzo pilne. W porządku, ciociu Sarą, będę, jak tylko znajdę chwilę. Nie, moja dziewczynko. Czas jest najważniejszy. Chcę, żebyś przyjechała jutro. Pamiętasz mój adres? Tak, nie zapomniałam. Dianę zdziwił ten telefon, ponieważ Sara nie była nawet na pogrzebie matki. Nie zadzwoniła, by wyjaśnić swoją nieobecność. Nie przyszła też później odwiedzić grobu. Dziewczynę najmniej obchodził los tej nieprzyjemnej kobiety. Nie pytała więc o nic. I nagle ciotka Sara sama ją znalazła. Ciekawe, dlaczego tak pilnie jej potrzebowała. Ale Diana nie wchłonęła tego wezwania w łańcuch dziwnych wydarzeń. W końcu Sara była już w wieku, w którym ludzie często robią nieoczekiwane rzeczy. Dziewczyna najpierw planowała pojechać do regionalnego centrum samochodem ojca, który od wielu lat nudził się w garażu. Powstrzymało ją jednak wspomnienie tragedii, która spotkała jej matkę. Wolałabym pojechać autobusem, jest bardziej niezawodny. Podróżniczka nie wiedziała jednak, że lokalny pojazd zatrzyma się w każdej wiosce po drodze. W wyniku tej nietypowej trasy dotarcie do miasta zajęło jej ponad 4 godziny. Wyczerpana i głodna zadzwoniła do drzwi mieszkania, które kiedyś odwiedziła z matką. Sara musiała czekać na nią w przedpokoju, bo drzwi otworzyły się natychmiast. Diana, co tak długo? Pojechałam autobusem. Nasz transport publiczny to katastrofa. Korzystam z niego tylko w rzadkich przypadkach. W przeciwnym razie jeżdżę samochodem lub taksówką. Nie wiedziałam, że jesteś doświadczonym kierowcą. Och, nie. Nie jestem zbyt dobrym kierowcą. Ale mam własnego szofera. Jest zawsze gotowy, kiedy go potrzebuję. To dobry, miły facet. Załatwia wszystkie moje sprawy. Ale jaki interes może mieć stara kobieta? Kobieta użyła tego popularnego manewru, szukając komplementu. I otrzymała go. Ciociu Saro, nie doceniasz siebie. Wyglądasz pięknie i jestem pewna, że mężczyźni na ciebie patrzą. Gospodyni zmarszczyła brwi. Diana. Przez ciebie się zarumieniłam. W moim wieku czas myśleć o doczesności, a nie o mężczyznach. A ja przez całe życie nie miałam do nich szczęścia. I teraz często się zastanawiam, czy oni wszyscy tacy są, czy tylko ja kiedykolwiek byłam kretynką. W ustach starszej pani ubranej w luksusowy szlafrok chamski język brzmiał wręcz słodko. Przestronne mieszkanie było również gustownie urządzone. We wszystkim dało się wyczuć drożyznę. Jest tu przytulnie. Kobieta oprzytomniała. Dlaczego trzymam cię na progu? Chodźmy na filiżankę herbaty i porozmawiajmy szczerze. Sugestia szczerej rozmowy natychmiast ją zaniepokoiła. Intuicja kazała jej mieć się na baczności. Sara zaprowadziła swojego gościa do przestronnego salonu, gdzie na stoliku do kawy stały naczynia z herbatą. Nie przestawała mówić ani na chwilę. Diana pomyślała, że tak zachowują się ludzie, którzy albo są bardzo zdezorientowani, albo próbują uśpić czujność rozmówcy. Na początku bardziej skłaniała się ku pierwszej opcji. Jednak już po pierwszych słowach gospodyni zrozumiała, że intencje Sary wobec niej nie są dobre. Rozgość się. Przyniosę herbatę. Kobieta powoli udała się do kuchni, a gość podszedł do dębowej ściany. Za szybą chiński zestaw lśnił luksusem. Jej uwagę przykuło jednak kilka fotografii. Na jednym z nich Diana dostrzegła znajomą twarz, ale nie mogła sobie od razu przypomnieć, gdzie ją widziała. Głos dobiegł zza jej pleców. To moja córka Hanna. Mieszka teraz w Kanadzie. Strasznie się martwiłam, kiedy zdecydowała się wyjechać do obcego kraju. Ale moja dziewczyna dokonała właściwego wyboru. Przynajmniej w tym mam szczęście. Gospodyni nalewała herbatę do miniaturowych filiżanek, ale wciąż patrzyła na swojego gościa. To przenikliwe spojrzenie wprawiło Dianę w zakłopotanie. Ciociu Saro, mówiłaś, że masz do mnie coś bardzo pilnego. Tak. Przepraszam za moją powolność. Musi się pani spieszyć. Jest tylko jedna rzecz. Jeśli spóźnię się na ostatni autobus, będę musiała iść pieszo. Zostań tutaj, mam dużo miejsca. Dzięki za zaproszenie, ale jutro rano muszę być w pracy. Mamy małe wydarzenie i moja obecność jest obowiązkowa. Nie umknęło to uważnemu spojrzeniu Diany. Sara spięła się na te słowa. W jej głosie pojawiło się udawane zaskoczenie. Mówisz, jakie wydarzenia mogą mieć miejsce w wiejskim salonie piękności? Gość ostrożnie odstawił filiżankę na serwetkę. Wiesz, najpiękniejsze dziewczyny i kobiety mieszkają na wsi. To po prostu inny rodzaj piękna. Prawdziwy. A nasz lokal postanowił przyłączyć się do akcji. Piękno podbije świat. Nawiasem mówiąc, ta inicjatywa rozpoczęła się tutaj, w centrum regionalnym. Jakie to ciekawe. A o co właściwie chodzi? O nic szczególnego. Wybierany jest określony dzień. I wszystkie kobiety, które mają urodziny w tym dniu, nasi mistrzowie obsługują całkowicie bezpłatnie. Panny młode są poza listą oczekujących. Sara była wyraźnie zaskoczona. Nie sądzę, żeby to było nierozsądnie hojne. To znaczy, to może pójść na marne. Nie, nie jest. Z reguły nie ma zbyt wielu chętnych. To trwa tylko kilka godzin. Ale właściciele też mają pewne przywileje. Nie, to wciąż bardzo niebezpieczne. Osobiście jestem bardzo odpowiedzialny finansowo i nigdy nie rzucam pieniędzy na wiatr. W zasadzie dlatego cię zaprosiłam. Kobieta milczała, dobierając słowa. Widzisz, Diano. Nienawidzę tego mówić, ale muszę. Twoja zmarła matka. Tak długo przyjaźniliśmy się z twoimi rodzicami. Szkoda, że odeszli tak szybko. Sara gestem otarła łzę. Ale Diana nie kupiła tego gestu. Milczała i patrzyła prosto w oczy swojej rozmówczyni. Po krótkiej przerwie kontynuowała. Jej głos był jednak stanowczy i pewny siebie. A więc muszę cię poinformować, że Leryse pożyczyła ode mnie niewielką sumę na krótko przed swoją śmiercią. Nic o tym nie wiem. Ma pan pokwitowanie? Oczywiście, że mam. Leryse i ja mieliśmy do siebie zaufanie. Czasami pożyczałem od niej. Ona też czasem pożyczała. To dziwne. Według sprawozdań finansowych mama dobrze sobie radziła. Nie wiem, dlaczego musiała pożyczać pieniądze. Nie lubiła kredytów. Zawsze starała się radzić sobie z tym, co miała. Gospodyni bardzo się wzburzyła, o czym świadczyła para na jej czole. Sytuacja była niecodzienna. A więc, Laryso. Ciociu Sarą, umówmy się tak, skonsultuję się z prawnikiem i oddzwonię. Musi być na bieżąco. A jeśli wszystko, co mi tu powiedziałaś, się sprawdzi, zwrócę ci każdego centa. Sara była zdesperowana. Diane, nie wierzysz mi? Powiedzmy, że w to wątpię. Mogę zapytać, o jakiej kwocie mówimy? Gospodyni zająknęła się, a Diana się roześmiała. Ależ to absurd. Pani Saro, jest pani pewna, że nic się pani nie pomdrugeszało? Gospodyni zdołała się pozbierać i powiedziała wyzywająco. Nie mam żadnych anomalii jak twoja babcia. A co ma z tym wspólnego moja babcia? To nagłe przejście. Iren raz zrujnowała mi życie. A ślady jej złośliwości ciągną się za mną do dziś. A byłyśmy prawie spokrewnione. W głosie gospodyni nie było już łez. Więcej nienawiści. Diana chciała wyjść z domu. Ale Sara ją powstrzymała. Nie spiesz się, moja droga. Nie powiedziałam jeszcze wszystkiego. Myślałam, że załatwimy to polubownie, a ty podpiszesz zobowiązanie. Nie podpiszę niczego bez prawnika. Poza tym nie rozumiem, o co ci chodzi. Przykro mi, ale odnoszę wrażenie, że próbujesz wyciągnąć ode mnie trochę pieniędzy. Chociaż kwota, której się domagasz, nie jest zbyt skromna. Dlaczego miałbym ci płacić? Twoja rodzina ma wobec mnie i mojej córki wieczny dług. To dzięki Iren moja dziewczynka nie znała swojego ojca i była wychowywana przez ojczyma. Musiała zrujnować moje szczęście. A te marne okruszki to tylko ułamek tego. Mówisz poważnie? Dla ciebie to tylko centy. Nie sądzisz, że próbujesz mnie teraz oszukać i równie dobrze mogę na ciebie donieść? Przepuść mnie. Sara stała w drzwiach jak niezniszczalna skała, ale była tam niewielka przestrzeń, przez którą Diana prześlizgnęła się do przedsionka, omijając smutną postać gospodyni. Dziewczyna ponownie spojrzała na fotografię pod szkłem w ścianie. I w tym krytycznym momencie rozpoznała uśmiechniętego mężczyznę, który obejmował jaskrawo pomalowaną pannę. Był to dżokej, który pojawił się w jej salonie zimą. Jednym szarpnięciem otworzyła drzwi mieszkania i zaczęła zbiegać po schodach. Dopiero na parterze zorientowała się, że w bloku jest winda. Ładna starsza pani, przedstawiona jako dozorczyni lub portierka, krzyknęła. Dlaczego pani chodzi? Mamy sprawne windy. W porządku. To dobre dla zdrowia. Po wyjściu na zewnątrz Diana nie mogła oddychać świeżym powietrzem. Czuła się, jakby spędziła ponad godzinę w ciasnej jaskini. Mimowolnie dziewczyna spojrzała w górę i zauważyła znajomą sylwetkę w oknie 6. piętra. Obserwującą, najwyraźniej, starą. Ten mimowolny okrzyk sprawił, że para spacerująca z wózkiem odwróciła się. Przez całą drogę powrotną Diana myślała o tym, co usłyszała i zobaczyła. Mozaika dziwnych faktów zaczęła układać się w jeden obraz, ale wciąż brakowało wielu fragmentów. Dziewczyna postanowiła natychmiast udać się do babci. Musiała uzyskać odpowiedzi na tę kaskadę pytań. Cóż za niespodziewane spotkanie. Iren promieniała radością. Emanował od niej żywy aromat wina. Diana nie mogła się powstrzymać. Babciu, obiecałaś mi. Kobieta wykonała jakiś absurdalny ruch nogami, ale nie kalkulowała i prawie upadła. Wnuczka zdołała ją podnieść. O mój Boże, jesteś pijana. Nie, nie jestem. Tylko trochę wypiłam. Sąsiad dał mi drinka. To wstyd odmówić, kiedy miły człowiek stawia ci drinka. Chodź, zaprowadzę cię do sypialni. Najlepszą rzeczą dla ciebie jest teraz dobrze się wyspać. Masz rację, jak zawsze. Moja kochana dziewczynko. Kobieta zataczała się w kierunku sypialni. Diana, nie wypiłem dziś tylko drinka. Miałem dobry powód. Jaki? Poszłam dziś na grób. Jesteś dobrą dziewczynką, mama zasługuje na taką pamięć. W zamieszaniu Diana zapomniała powiedzieć babci, że 2 dni temu pracownicy firmy rytualnej montowali pomnik, więc uznanie krewnej ją zaskoczyło. Ale skąd wiedziałaś? Życzliwi ludzie mi powiedzieli. Zawsze jesteś zajęta. Sąsiad był przy grobie mamy. To niedaleko naszego. Zobaczył go. A potem podwiózł mnie swoim samochodem. A potem dał mi smakołyk. Życzliwość jest naprawdę wszędzie. Musimy tylko rozdawać balony wszystkim na ulicy. Iren nic nie powiedziała, ponieważ miała już przyjemne sny. Za oknem zmierzch zaczął gęstnieć i Diana chciała już wracać do domu, ale ktoś zadzwonił do drzwi. Dziewczyna długo zmagała się z zamkiem, a gdy otworzyła drzwi, zobaczyła mężczyznę z ogromną torbą. Chociaż gość był dość pijany, jego wygląd i dobry garnitur wskazywały na jego normalny status społeczny. Wyciągnął przed siebie paczkę i powiedział uroczyście. Oto święty Mikołaj, prezent dla ciebie. Gdzie jest moja droga Iren? Gość zrobił krok do przodu, próbując wejść do mieszkania. Diana jednak stanowczo odepchnęła go z powrotem na podest. Babcia odpoczywa, proponuje, żebyś ty też poszedł do domu. A Sylwester był pół roku temu, więcej. Więc trochę się spóźniłeś z prezentami. Mężczyzna był zdezorientowany. Jak to możliwe? Powiedzieliśmy, że usiądziemy dziś wieczorem i odpoczniemy. Członkowie naszej celi powinni jeszcze przyjść. Mężczyźni zaśmiali się głośno, myśląc, że żart się udał. Ale Diana nawet się nie uśmiechnęła. Dobry obywatelu, proszę udać się do swojego domu. Sam napij się ze swoją celą. Diana zatrzasnęła drzwi przed nosem gościa. Krzyknął. Powiedz Irinie, że Kevin wpadł. Jezus. Wyglądał na porządnego faceta. Dlaczego ludzie piją? A potem stają się jak zwierzęta. Dziś wieczorem będę musiał zapewnić bezpieczeństwo babci. Albo pojawi się ktoś inny. Diana ostrożnie przeszła się po mieszkaniu i z goryczą zauważyła, że wszędzie jest pełno kurzu. Starając się nie hałasować, posprzątała salon. Potem pozmywała wszystkie naczynia w kuchni, lodówka była prawie pusta. Zrobię jej chociaż zupę. Nietrudno było się domyślić po pustych garnkach, że Iren od dawna nie gotowała pełnego posiłku. Czasami jadała kolację ze swoją wnuczką wieczorami, ale w ciągu dnia musiała zadowolić się tym, co mogła. Diana była przytłoczona emocjami. Trzeba było coś z tym zrobić, bo inaczej naraziłaby się na niebezpieczeństwo. Kiedy mieszkanie zostało posprzątane, zegar wskazywał prawie 11:00. Ale wydarzenia dnia nie pozwalały jej zasnąć. Diana włączyła lampę podłogową i skierowała się do półki z książkami. Czytanie zawsze było skutecznym środkiem nasennym. Sięgnęła już po kryminał znanego pisarza, ale zauważyła stary album. Tradycja trzymania rodzinnych zdjęć w albumach należała już do przeszłości. Teraz każdy miał swój folder w komputerze i jeśli tylko chciał, mógł wspominać miłe chwile z życia. Rarytasy zainteresowały dziewczynę i zaczęła ostrożnie przewracać strony albumu. Dawno temu, jeszcze w dzieciństwie, babcia pokazywała jej zdjęcia krewnych, a nawet opowiadała o nich. Ale wtedy Diana nie interesowała się historią rodziny. Teraz patrzyła ze zdziwieniem na nieznane twarze ludzi, z którymi łączyła ją nierozerwalna nić pokrewieństwa. Wiele zdjęć było bardzo starych. Kobiety na nich miały na sobie staromodne suknie sięgające podłogi, a mężczyźni nosili surduty i kamizelki. Na innych zdjęciach z trudem rozpoznawała swoją babcię. Jaka ona była piękna i młoda. Na wielu zdjęciach obok Iren był przyjemnie wyglądający młody mężczyzna, który wyglądał bardzo podobnie do niej. Dziewczyna nie mogła się powstrzymać i powiedziała głośno. Czy to naprawdę brat? Nigdy mi nie powiedziała, że ma brata. Wykreśliłam go z mojego życia raz na zawsze. Diana nie zauważyła, jak babcia wychodzi z sypialni, choć jej wygląd sugerował, że nie czuje się najlepiej. Starała się tego nie okazywać. Kobieta zajęła miejsce obok wnuczki. Znasz przysłowie o dziecku bez oka, które psuje życie 7 niańkom? Któż go nie zna? Ale CEO ma do tego folklor ludowy. Irena westchnęła ciężko. Ma wszystko wspólnego z tym, że mieliśmy w rodzinie takie brzydkie dziecko. To mój brat Zak. Ukrywałam ten album. A ty go znalazłaś. Chyba zapomniałam go odłożyć po raz ostatni. Czasami, zwłaszcza ostatnio, patrzę na te stare zdjęcia, przeglądam album i to jest jak powrót do wspomnień. Diane, jeśli to nie kłopot, przynieś trochę wody. Iren wypiła całą szklankę. Leryse nigdy nie poznała całej historii. Dziewczyna płonęła z niecierpliwości. W ten sposób dzieci czekają, aż magiczne pudełko ujawni im swoje sekrety. Babciu, zaraz zemdleję z ciekawości. Nie zanudzaj mnie, powiedz mi, co tak skrzętnie ukrywałaś przez te wszystkie lata. Pani Sara wczoraj też mówiła zagadkami. Kobieta wręcz podskakiwała na miejscu. Byłeś u Sary? Tak. O co w tym wszystkim chodzi? Zadzwoniła do mnie i poprosiła, żebym natychmiast przyjechała. Iren ponownie opadła na sofę. Co za drań? Dopadła cię. Jakie piosenki ci śpiewała? Potrafi mówić przez zęby. Nie ma sobie równych. Żądała pieniędzy, mówiła, że mama jest jej winna pieniądze, ale ja jej nie wierzyłem. To wszystko były kłamstwa. Na początku Aleksander pożyczył od niej niewielką sumę, ale natychmiast spłacili dług. Dowiedziałam się za późno, inaczej nie pozwoliłabym im się z nią związać. To prawdziwa suka, naruszyła ich zaufanie. I mam co do niej swoje podejrzenia. Bez tchu dziewczyna spojrzała na babcię, a ta na nią. Babcia. Czy to jest to, o czym myślę, czy to coś innego? Być może dręczy nas ta sama myśl. Myślę o tym od ponad roku. To stało się obsesją. Myślę o tym dopiero od kilku godzin, ale już nie mogę spać. Zdradzisz mi w końcu wszystkie rodzinne sekrety. Iren zaczęła swoją opowieść z widocznym trudem, ale szybko się wciągnęła i nawet zapomniała o swoim kiepskim stanie zdrowia. Diana słuchała babci z otwartymi ustami. Nigdy nie sądziła, że takie historie zdarzają się w prawdziwym życiu. Pradziadek Ireny pochodził z rodziny słynnych przemysłowców. Przodkowie słynęli nie tylko z bajecznego bogactwa, ale także z hojności. Kilka pokoleń było zaangażowanych w mecenat sztuki i nadal istnieją budynki zbudowane za ich pieniądze, w których schronienie znalazły sieroty i osoby pokrzywdzone przez los. Ale kiedy nadeszły ciężkie czasy, większość zamożnych obywateli pospieszyła ukryć się ze swoimi dobrami za granicą. Ta rodzina była liczna i nie wszyscy zgodzili się na życie w obcym kraju. Najbardziej przedsiębiorczy z nich, Leonid, potajemnie uciekł z rodzinnym kapitałem, pozostawiając swoich krewnych z niczym. Mój ojciec powiedział mi, że wtedy w przypływie złości najstarszy z nich przeklął głupiego wnuka. Ten Leonid był bankierem i wszystko szło mu doskonale za granicą. Ale o tym dowiedzieliśmy się później. W tamtych czasach nie mogło być żadnych powiązań z zagranicą. Można było nawet płacić za krewnych swoją wolnością. Ale Bóg się nad nami zlitował. A co się stało z tym Leonidem? Czy kiedykolwiek wrócił do ojczyzny? Wrócił. Ale to było później. Byłem wtedy bardzo młody, a Zak był 6 lat starszy ode mnie. Leonid był stary, ledwo chodził, ale był dumny. Ciągle zapraszał naszego ojca do siebie. Ale ojciec natychmiast wysyłał wujka pod znany adres. Ten oczywiście się obraził. Ale Zak był zdumiony historią Leonida. Dzieciak zachwycał się wyjazdem do niego. Tylko ja o tym wiedziałam, bo mi ufał. Babciu, ale nie przeciągaj. Co było potem? Oto co się stało. Zak korespondował potajemnie z Leonidem, a kiedy ten zmarł, zaczął korespondować z niejakim Tomaszem. Był jakby jego powiernikiem. 2 razy ten Tomasz przyjechał do kraju i Zak podróżował z nim. W tym czasie mój brat był już żonaty i miał małą córeczkę. Zak znał kilka języków i pracował jako tłumacz. A potem został wysłany w podróż służbową za granicę. pani Iren szlochała. Wciąż pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj. Nigdy w życiu nie doznaliśmy takiej hańby. W środku nocy przyszli mężczyźni w czerni i zaczęli wypytywać o Zakę. Nie będę zdradzał wszystkich szczegółów, ale nie ma takiej potrzeby. W każdym razie nasz wolnomyśliciel, jak zawsze nazywał go mój ojciec, poprosił o azyl. Serce ojca nie mogło znieść wstydu. Syn uciekinier to piętno. Dobrze, że mamy nie było przy tym. Zmarła wcześnie. Taka jest historia. Babciu, poczekaj. Co się stało z żoną i córką Zacze? Nie domyśliłaś się? Nie. Diana wpatrywała się w babcię szeroko otwartymi oczami. Masz na myśli mamę? Tak, Leryse, córka Zakę i jego nieszczęsna żona, nie mogła znieść wstydu. Ciągano ją w kółko po biurach śledczych, przesłuchiwano, uważano, że jest w zmowie z mężem. Biedna kobieta nie mogła tego znieść i oszalała. Przygarnąłem Larysę. Nadałem jej inne nazwisko, żeby nie pamiętała o zdradzie. Tak, to trudna historia, jak w kinie. Tyle, że to bardzo brutalny film. Ale chcę wierzyć, że będzie miał szczęśliwe zakończenie. Babciu, czekaj, nie mówiłaś mi o Sarze. Och, Sara. Ten podrywacz podrywał Zaczę od dłuższego czasu. Nie wstydziła się nikogo. Nawet legalna żona jej brata. Walentinę nawet raz przyłapała ją z mężem. Chciała rozwodu, ale jej wybaczyła. Zak zamilkł na chwilę, ale potem znów się rozkręcił. Nie wykluczam, że brat chciał uciec za granicę z kochanką. Ale nie wyszło, prawdopodobnie z powodu papierkowej roboty. Dlaczego ona cię nienawidzi? Bo nieraz musiałem im przerywać, gdy spotykali się w mieszkaniu. A potem, kiedy Zak zniknął, przyszła do mnie i twierdziła, że ma córkę brata. Ale ja w to nie wierzę. Sara to najgorsza suka, jaką kiedykolwiek widziałem. Później wyszła za mąż 5 razy, ale nigdy nie odniosła sukcesu. To zależy od tego, co nazywasz szczęściem. Ma mieszkanie pełne drogich mebli. Widać, że nie jest w potrzebie. Tak, powiedziała też, że jej córka mieszka za granicą. Iren była zaskoczona. To interesujący fakt. Nie wiedziałam o tym. Cóż, chyba musimy się jeszcze wiele nauczyć. Ale, babciu, nie mogę przestać się zastanawiać, co oknują nasi krewni. Dlaczego nas potrzebują? Kobieta była oburzona. Nie są krewnymi i nawet o tym nie myśl. I nie idź więcej do domu Sary. Mam złe przeczucia. Diana sama poczuła niepokój, ale nie powiedziała o tym babci. Następnego dnia przypomniała sobie wizytę u Sary. I młodego mężczyznę ze zdjęcia. Rozpoznała go jako nieogolonego dżokeja, który przyszedł do salonu. Kolejny element układanki pasował. I to przeraziło dziewczynę. Pani Iren uległa błaganiom wnuczki i postanowiła tymczasowo u niej zamieszkać. Diana pomyślała, że przeprowadzka uwolni babcię od chęci ponownego gromadzenia towarzystwa. Staruszka wyglądała nawet lepiej. Miała ochotę zrobić coś pożytecznego. Swoją niespożytą energię babcia spędzała w kuchni, próbując zadowolić wnuczkę pysznymi daniami. Zauważywszy, że Diana gdzieś się wybiera, zawołała ją głośno. Powinnaś najpierw zjeść, a potem możesz latać na wszystkie 4 strony. Babciu, wolałabym pójść na cmentarz później. Chcę położyć świeże kwiaty na grobie mamy. Pani Irena była zaskoczona. W końcu zdecydowałaś się prowadzić, prawda? Dziewczynka mrugnęła wesoło. Tak. Tylko, że ja mam 2 kółka. Jazda z pełnym żołądkiem jest dobra dla zdrowia. To niewygodne. Będę szybki tam i z powrotem. Do cmentarza było 5 kilometrów. W linii prostej droga skracała się prawie o połowę. Dziewczyna już dawno nauczyła się tej trasy i w kwadrans była na miejscu. Już z daleka zauważyła kobiecą sylwetkę, która wydała jej się znajoma. Diana pięknie ułożyła kwiaty i usiadła na ławce. Patrzyła na zastygły w marmurze portret matki i półszeptem opowiadała o swoim trudnym życiu. Pochłonięta dialogiem z niewidzialną rozmówczynią, dziewczyna nie zauważyła, że stara znajoma jest w pobliżu. Kobieta patrzyła jej prosto w oczy i milczała. Diana poczuła znajome uczucie dyskomfortu. Chciałaś mnie o coś zapytać. Dlaczego nic nie mówisz? Uważaj na Sarę. Ona sprawia kłopoty. Diana nie zauważyła, że dziwna kobieta znów zniknęła. Zeszła na drogę i spojrzała w dal. Ale kobiety nigdzie nie było. Przystanek autobusowy też był opuszczony. Jakaś obsesja, jakby ta kobieta zapadła się pod ziemię. Diana ruszyła w drogę powrotną, ale przez całą drogę miała wrażenie, że ktoś ją obserwuje. Zatrzymała się kilka razy, ale nie zobaczyła nic podejrzanego. Samochody przejeżdżały obok, ale nikt nie zwracał uwagi na samotną rowerzystkę. Aby dodać sobie otuchy, powiedziała cichym głosem. Może ten major miał rację i mam manię prześladowczą. Czuję się, jakby czyjeś oczy paliły mnie w plecy. Czuję to fizycznie. Diana rozejrzała się jeszcze raz, upewniając się, że nic jej nie grozi i ruszyła powoli znajomą drogą. Jej podekscytowanie nieco opadło i podziwiała piękno kwitnącego lata. Dziewczyna podróżowała wzdłuż mostu, gdy nagle w pobliżu rozbłysło światło, ale nie miała czasu odwrócić głowy na ten dziwny dźwięk, ponieważ nieznana siła uniosła ją nad ziemię i rzuciła na ziemię. Obudziła się z okropnym bólem w nodze. To naprawdę bolało. Facet w szortach i stylowej czapce z daszkiem spojrzał na nią uważnie. Jak się czujesz? Żadnych zawrotów głowy. Nie zdążyłam się jeszcze zorientować, kim jesteś. Facet wciąż się jej przyglądał. Jestem Robert. Pomogę ci wstać. Mój samochód jest tutaj. Diana spróbowała wstać, ale natychmiast krzyknęła z bólu. Moja noga. Musi być złamana. To był niezły bałagan, a ja wszystko widziałam. Ten palęt celowo zepchnął cię z mostu. Jechałem jakieś 50 metrów za nim. Jestem pewien, że są inni świadkowie wypadku. Zdecydowanie powinniśmy udać się na posterunek policji i złożyć raport. Oczy dziewczyny natychmiast przeniosły się na niezadowoloną twarz majora i zadrżała. Młody mężczyzna zapytał. Zimno ci. To może być szok. Ja też pewnie bym oszalał, gdyby tak nagle zrzucono mnie z wysokości. Ale musimy jakoś się tam dostać. Złap mnie za szyję i podskocz na jednej nodze. W tej sytuacji nie ma innego wyjścia. Ścieżka pięła się stromo w górę, więc zajęło to około 10 minut. Diana była w końcu wyczerpana. Spuchnięta kostka i stopa potęgowały dyskomfort. Zawiozę cię najpierw do szpitala, żeby medycy mogli zobaczyć, co jest nie tak z twoją nogą. Dziewczyna zerknęła w lusterko kierowcy i zawołała, że całą twarz ma pokrytą otarciami i zadrapaniami. Robert uśmiechnął się zachęcająco. Te rany szybko miną i nie będzie śladów. Ale noga to poważna sprawa. Co sądzisz o tym wypadku? Na razie nic. Jestem pewien, że chciał cię zabić. Widziałem, jak rowerzysta podniósł cię i upuścił jak piórko. Ta uwaga wzbudziła zainteresowanie Diany. Powiedz mi, Robercie, czy to był ten człowiek? Dziewczyna próbowała dłońmi naśladować wymiary mężczyzny, którego znała. Nie mogę ręczyć za swoją dokładność, ale coś w tym stylu. Nie widziałam jego twarzy, bo nigdy się nie odwracał. Przewrócił cię i odjechał, jakby nic się nie stało. To było szczęśliwe lądowanie. Widziałaś te stare betonowe belki nad niewą wozu? Diana znów zadrżała. Chyba zapomniałeś roweru. Wcale nie. Twój dwukołowy rumak jest cały i zdrowy. Wrzuciłem go do bagażnika. Facet skręcił w drogę prowadzącą do centrum miasteczka. Wiesz, widziałem cię już wcześniej. Pracujesz w salonie paryskim. To zabawna nazwa dla prowincji, ale jest pozytywna. Diana czuła się źle w swoim małym miasteczku. Tak w ogóle to jestem właścicielką salonu. A taka nazwa nie została nadana instytucji przypadkowo. To swego rodzaju hołd dla historii. No właśnie. Nie wiedziałem o tym. Dawno temu interesy w naszym mieście prowadził niemiecki przemysłowiec. Dziś nazywają ich biznesmenami. Ten człowiek postanowił ozdobić główną ulicę 3 cegłami i nazwał je imionami 3 europejskich stolic – Londynu, Paryża i Berlina. Fascynująca historia. Opowiem ją każdemu. W końcu jestem wszystkożerny, lubię wszystko po trochu, podróże, zbieranie historii, pisanie artykułów. Jedyne, z czym nigdy się nie spotkałam, to taki incydent jak dzisiaj. Diana roześmiała się, ale w jej śmiechu była rozpacz, a nie radość. Powiedziałam coś nie tak. Co się z tobą dzieje? Wydaje mi się, że znalazłeś się dziś w nowym i nieznanym dla ciebie kłopocie. To zmienia całą sprawę. W końcu przyjechałam tu zostać i odpocząć. Mieszka tu moja babcia. Staram się ją odwiedzać, kiedy tylko mogę. Ale jestem gotowa poświęcić kilka dni na ekscytującą sprawę. Wiesz, czuję się jak Sherlock Holmes. Diana uśmiechnęła się. Robercie, zbyt wysoko zawiesiłeś sobie poprzeczkę. Ale nie wykluczam, że naprawdę pomożesz zrozumieć tę niejasną sprawę. Po prostu moja babcia i ja nie mamy się do kogo zwrócić o pomoc. Policja. Nie chcą mnie słuchać, myślą, że nie ma mnie w domu. Samochód podjechał pod szpital i Robert pomógł Dianie wysiąść z auta. Nie możesz zrobić tego sama. Pozwól, że ci pomogę. To dziwny dzień. Jesteśmy razem od prawie pół godziny. I nie wiem, jak masz na imię. Przykro mi, Robercie, ale latanie z mostu ze spuszczoną głową nie skłania do przedstawiania się. Śmieszna uwaga. Bez urazy. Dziewczyna wyciągnęła rękę. Diana. To przyjemność przyprowadzić prawdziwą księżniczkę do centrum urażowego. Kiedy tego wieczoru Diana wróciła do domu o kulach i w towarzystwie dziwnego młodego mężczyzny, Iren prawie zemdlała. Wnuczko, co się stało? Moje serce poczuło, że jest w tarapatach. Mówiłam, żebyś uważała. Robert próbował w skrócie opowiedzieć starszej kobiecie, co się stało, ale gdy skończył, pani Irenie trzeba było podać walerianę. Gdy kobieta nieco doszła do siebie, powiedziała zamyślona. Nie rozumiem. Dlaczego? Czego oni od nas chcą? A może nienawidzą nas tak bardzo, że nie potrzebują powodu? Wybaczysz mi, proszę, ale ludzie mogą robić takie rzeczy tylko za bardzo duże pieniądze, tak duże, że umysł odmawia wydania adekwatnych myśli. Diana spojrzała na niego i uśmiechnęła się smutno. Ale my nie mamy takich pieniędzy, mimo że mamy własną małą firmę. Wydaje mi się, że bardzo brakuje nam oligarchów. Więc ta wersja jest anulowana. Robert podniósł palec do góry. To bardzo niefortunne. Może jest coś, czego nie wiesz. Ale w twojej rodzinie może być jakaś tajemnica, a może twoi rodzice? Nie nalegam. Ale pomyślmy o tym logicznie. Powiedzmy, że twoi rodzice mieli tajemnicę. Ale to tylko teoria. W rzeczywistości nie ma czegoś takiego. Moi rodzice są dobrymi ludźmi. Nie kłócę się. Nie mówię, że sekret może być zły. Ale może chodzić o pieniądze. Jeśli mam rację, to jest to rodzinne. Nikt z zewnątrz jeszcze się nie pojawił. Iren spojrzała na Roberta z zainteresowaniem. Ty, młody człowieku, jesteś całkiem bystry. Ale myślę, że to zwykła nienawiść. Robert przeniósł wzrok z Diany na Iren. Twierdzisz, że twoja, jak ją nazwałeś, Sara ma w sobie tyle nienawiści, że jest gotowa zmarnować innych ludzi, jeśli coś pójdzie nie tak. Po prostu jej nie znasz. Chętnie bym z nią porozmawiał. Iren i Diana wpatrywały się w Roberta ze zdziwieniem, a on wyglądał na zakłopotanego. Przepraszam, że przeszkadzam. Przyjechałem do domu babci, żeby się trochę zrelaksować. Chodzi o to, że zamierzam otworzyć agencję detektywistyczną. To moje marzenie. I wszystko wydaje się być gotowe. Ale ja chyba nie do końca. Wcześniej pomagałem ludziom, jak tylko mogłem. I częściej z powodzeniem niż nie. Ale nigdy nie spotkałem się z tak interesującym, zawiłym przypadkiem, który, jestem pewien, jest bezpośrednio związany z twoimi korzeniami. Dlatego chciałem zaryzykować. Jeszcze raz przepraszam, już sobie pójdę. Diana próbowała wstać. Daj spokój, usiądź. Nie możesz się za bardzo ruszać. Diano, jeśli nie masz nic przeciwko, odwiedzę cię, ale przyniosę mandarynki, tak jak powinienem. Uśmiechnął się. Bardzo lubię babcię, ale tu jest naprawdę nudno. Wpadnij, oczywiście. I wtedy Diana się zawahała. Babciu, a co teraz z Paryżem? Nie będę mogła tam jeździć cały czas. Robert natychmiast powiedział. Cóż, przypuszczam, że pani Iren może cię zastąpić. A ja chciałbym być kierowcą. Iren uniosła brwi. Z pewnością nie uwierzę, że sobie nie poradzisz. W rzeczywistości Robert i Diane zgodzili się na to w drodze powrotnej ze szpitala. Diana musiała mu powiedzieć, że jej babcia zaczęła pić. Czy to ze strachu, czy z bezczynności. A nakłonienie jej do zajęcia się przez jakiś czas interesami byłoby świetnym sposobem na odwrócenie uwagi starszej kobiety. Podczas rozmowy Diana prawie o tym zapomniała. Po prostu nie zdawała sobie sprawy, jakie znaki dawał jej Robert. Myślała nawet, że ma jakiś tik. Ale gdy tylko ruszył w stronę drzwi, przypomniała sobie. Z trudem powstrzymywała śmiech. Gesty Roberta, gdy unosił brwi, były niepowtarzalne. Iren spojrzała na wnuczkę, która była bliska płaczu. Babciu, wszystko jest w porządku. Ale musisz tam być przynajmniej kilka godzin dziennie. Dobrze, dobrze, ale nie płacz, postaram się. Ale jeśli nie dam rady, ty to zrób. Robert i ja zaniesiemy cię do samochodu. Dobrze, dziękuję, babciu. Rano babcia zajrzała do Diany z ładnie ułożonymi włosami. Obudziłaś się? Tak. Czy coś się stało? Oczywiście, że tak. Myślisz, że powinnam iść do salonu w takim stanie? Daj mi swój makijaż. Mam nadzieję, że go masz. Babciu, obrażasz mnie. Zapomniałaś, że mamy cały sklep z kosmetykami? Diana skinęła na dużą kosmetyczkę. Iren podeszła, wzięła ją i wyszła z pokoju. Diana nie wiedziała, co myśleć. Odchylając się na krześle, ruszyła do kuchni. To takie miłe, kiedy babcia jest przygotowana. Jej śniadanie było wspaniałe. Diana usłyszała, że Robert wszedł i babcia wysłała go do kuchni, aby napił się kawy. Młody mężczyzna wszedł nieco oszołomiony. W ręku trzymał wygodne, nowoczesne kule. Nigdy wcześniej nie podarował dziewczynie tak praktycznego prezentu. Dzień dobry, Diano. Och, dziękuję, Robercie. Co ci się stało w twarz? Nic. Robert pochylił się do niej. Ledwo rozpoznałem twoją babcię. Dlaczego? Nie wiem. Wydawała mi się inna. Zanim jeszcze skończyli kawę, w kuchni pojawiła się Eiri. Diana sapnęła. Babciu, nie poznaję cię. Krem koloryzujący, umiejętnie nałożony makijaż zmieniły jej twarz. Była typową bizneswoman, której nie zależało na pieniądzach. A ja jestem gotowa. Chodźmy. Robert wstał. Jasne. Diana patrzyła i nie rozumiała, jak mężczyzna może w jeden poranek stracić kilkanaście lat i wszelkie ślady po wielkim obżarstwie. Godzinę później zadzwoniła pani Leryse. Diana, jak twoje zdrowie? Wracaj szybko do zdrowia, bo babcia nas tu wybudowała. Diana zapytała, co się stało. Babcia zamówiła już rękawiczki i mieszankę. Dostała zniżkę, strofowała każdego fryzjera. Ale nie zapomniała ich też pochwalić. W każdym razie była bardzo aktywna. Teraz poszła do sklepu, więc dziewczyny postanowiły zrobić sobie przerwę i opowiedzieć wszystko Dianie pod pretekstem zapytania o jej zdrowie. Jakąś godzinę później zadzwonił dzwonek do drzwi. Diana przestraszyła się. Babcia jest w pracy i ma klucze. Kto to może być? Ostrożnie podeszła do drzwi i nasłuchiwała. Jestem złym i przerażającym szarym wilkiem. Uśmiechnęła się i otworzyła drzwi. Na progu stał Robert, trzymając w ręku tort. Tutaj nie wiedziałem, co lubisz bardziej, tort czy kwiaty. Potem pomyślałem, że kwiaty to trochę za wcześnie. Więc tort, zwłaszcza, że ja też lubię słodycze. Dziewczyna roześmiała się. Powoli przyzwyczajam się do twojego logicznego myślenia. Usiedli w kuchni. Przez chwilę rozmowa toczyła się o niczym, o pogodzie, o przyrodzie. Potem Diana powiedziała. Wiesz, Robercie, chciałabym poszperać w naszej rodzinie. Nie mogę zrozumieć, dlaczego moi rodzice cierpieli za to, co zrobili. Więc jesteś w 100% pewien, że zginęli z jakiegoś powodu. Oczywiście, że nie i nigdy w to nie uwierzę. Siedzieli przez chwilę. Robert uważnie wysłuchał wszystkiego, co Diana powiedziała mu wczoraj. Powiedziała mu tylko 2 zdania, ale dzisiaj opowiedziała szczegółowo wszystko, co opowiedziała jej babcia. Robił notatki, a potem poprosił o pozwolenie na zrobienie kilku zdjęć. Po prostu je naprawię i oddam, żeby pani Iren tego nie zauważyła. Tak, w porządku. Myślę, że jeśli Leonid nie zmienił nazwiska podczas ucieczki, to może uda mi się czegoś dowiedzieć. W każdym razie oczekuj mnie jutro. Spojrzał na Dianę nieco dłużej, niż pozwalało na to przyzwoite zachowanie. Zatrzymał jej spojrzenie. Diana nagle się zawstydziła. Nie żegnam się, przyprowadzam najważniejszą postać. Diana roześmiała się. Dzwonili już do mnie z salonu fryzjerskiego, że babcia robi tam bałagan. Kto wie, może ty i ja będziemy mieli rację, a babcia będzie miała jakieś inne zainteresowania w życiu. Znów wpatrywał się w Dianę. Nie mogę. To Diana. Wróćmy do bycia po imieniu. Dziewczyna odechnęła z ulgą. No, nareszcie. Roześmiały się. Minęły 2 tygodnie. Robert nadal woził Iren do i z pracy. Nie powiedział jeszcze Dianie nic nowego. Powiedział tylko, że zaprzyjaźnił się w Hiszpanii i poprosił ją, by poznała, że tak powiem, wnętrze rodzinnych sekretów. Ale Diana zaczęła szukać na własną rękę. Przeczytała w internecie, że Leonid pozostawił po sobie ogromną fortunę, a jego siostrzeniec Zak wszedł w prawa spadkowe. To oczywiście już było coś, ale na tym kończyły się wszystkie informacje w internecie. Najwyraźniej następna będzie, gdy Zak umrze. A może już umarł? Zastanawiała się Diana. Rzeczywiście dziwne. Właściwie, jeśli w grę wchodziły pieniądze, dlaczego krewni jej ojca zabrali go, by pochować go w jego ojczyźnie? Teraz zdała sobie sprawę, że powinna była stawiać opór. Ale oni wszyscy byli w takim stanie. Dlaczego mówili, że to martwe miejsce? Czy to było jakoś powiązane? Diana była całkowicie zdezorientowana i nie zdawała sobie sprawy, że zasnęła. Obudził ją głos babci. Diana. Diana. Wszystko w porządku. Tak, babciu, jestem tutaj. Co się stało? Iren wpadła do pokoju. Następny wszedł Robert. Babciu. Co się stało? Próbowali dziś spalić twój salon fryzjerski. Robert zwrócił się do Iren. Powiedzmy to tak, jak jest. Salon fryzjerski nie miał spłonąć. To było ostrzeżenie. Zdajesz sobie sprawę, że nikt niczego nie pali w biały dzień. To było podłożone. Było napisane na kartce papieru. Spłać swój dług. To już coś. Diana jest wkurzona. Z tym można iść na policję. Zgadzam się? Próba podpalenia. Notatka. Tym razem Diana została powitana łagodniej. Kto jest z tobą, twój krewny, twój mąż? Jeśli nie, będę musiał panią wyprosić. Mundurowy spojrzał na Dianę ze zmarszczonym czołem. Ależ to oczywiste dla głupca. To będzie zimna sprawa. Nikt nigdy nie rozwiązał takiej sprawy w okolicy. I nie wygląda to na robotę wewnętrzną. Nigdy by tego nie zrobili. Nie, nie mąż. Diana uśmiechnęła się czarująco. To prywatny detektyw ze stolicy. Policjant był nieco zdezorientowany. W porządku, skieruję pana do śledczego. On zajmie się pańską sprawą. Co miał zrobić prywatny detektyw? Tylko takich kłopotów potrzebował. Z drugiej strony, jeśli coś zdobędzie, detektyw będzie musiał się tym z nimi podzielić. A jeśli nie, to co ich to obchodzi? Skoro nawet detektyw nie potrafił tego rozgryźć. Śledczy był młodym mężczyzną, który starał się wyglądać na ważnego i poważnego. Diana początkowo była zdenerwowana, ale Robert szepnął jej do ucha. Mylisz się, facet jest młody, gorący. Nie zamknął tak po prostu sprawy. Diana po raz kolejny była zdumiona przenikliwością Roberta. Śledczy nazywał się pan Rej. A on, rumieniąc się, powiedział. Zawrzyjmy umowę, kiedy jesteśmy tutaj, mów mi po imieniu. A kiedy będziemy gdzie indziej, po prostu Rej. Robert i Diana przytaknęli. Rej podsunął mu czystą kartkę papieru. Zacznijmy od początku. Diana westchnęła. Musiała opowiedzieć historię swojej rodziny zbyt wiele razy w ciągu ostatnich kilku dni. Zwłaszcza, że ta historia wcale nie należała do niej. Raczej starszego pokolenia. Rej zadawał interesujące pytania. Na niektóre Diana nie mogła odpowiedzieć, bo po prostu nie wiedziała. Babcia oczywiście odpowiedziałaby. Rej spojrzał na nich. Rozumiem, że nigdy nie wszczęto żadnej sprawy. Nie. Rozumiem. Zrobimy tak. Pójdę teraz do fryzjera. Zamierzam wszystko nagrać, przesłuchać świadków, żebyśmy mogli otworzyć sprawę. Kiedy już ją otworzymy. Nie można jej tak po prostu zamknąć. Potem przyjadę do ciebie, żeby porozmawiać z babcią. Coś mi mówi, że rozwiązanie jest zbyt blisko, widzimy je, ale go nie rozumiemy. Zbyt blisko. Diana syknęła z oburzeniem. Więc gdybyśmy rozwiązali zagadkę wcześniej, może moi rodzice nadal by żyli? Może. Ale może nie. Zobaczymy. Robert pomógł Diane wejść do mieszkania. Jeszcze na półpiętrze usłyszeli donośny głos babci. Diana spojrzała przerażona na Roberta. Z kim ona była? Weszli do środka. Diana od razu wszystko zrozumiała. Na sofie w pozycji półleżącej siedział ten sam potężny mężczyzna. A w fotelu siedziała Sara. Diana, witaj. Przyszłam się z tobą zobaczyć. A ty masz tu obcych ludzi. Babcia nie jest obca. Iren odwróciła się do wnuczki. Diane, zadzwoń na policję. Nie zdajesz sobie sprawy, że przyszli się z tobą zobaczyć? Po prostu nie wiedzieli, że ja też tu jestem. Robert przeprosił. Diane, idę na chwilę do toalety. Dziewczyna spojrzała na niego ze zdziwieniem. Znalazł czas. Może będzie tu teraz taki skandal, że trzeba będzie ich wszystkich ratować. Gdy Robert zamknął za sobą drzwi, Diana zobaczyła, że wyciąga z kurtki telefon. To było to. Robert wrócił kilka minut później. Diane, powinniśmy chyba poprosić nieproszonych gości o opuszczenie twojego domu, prawda? Ambal uśmiechnął się, wstał i górował nad Robertem. Ale Robert, choć znacznie mniejszy, nie wzdrygnął się, nie odwrócił wzroku. Sara potarła nos. Dlaczego myślisz o nas tak niepochlebnie, młodzieńcze, nie znając naszych spraw? Twoja Diana jest mi winna sporą sumę pieniędzy. Zdaję sobie sprawę, że może nie mieć takich pieniędzy. Ale zaproponowaliśmy, że damy jej ten interes. Jestem nawet gotów trochę dopłacić. I to tylko z dobroci serca. To nie jest nic warte. O ile wiem, Diane niczego od ciebie nie pożyczała. Diane czy jej rodzice, co za różnica? Musisz przyznać, że to niesprawiedliwe, abym stracił pieniądze. W końcu pożyczyłam je tobie. Iren nie mogła już tego znieść. Nie wstyd ci. Ale wiem, że Leryse i Aleksander nie mieli żadnych długów. A skąd ty możesz wiedzieć? Już dawno oszalałeś i o wszystkim zapomniałeś. Bo bardzo dużo piłeś. Dziwię się, że jesteś dzisiaj w takim stanie, ale jeszcze nie ma wieczoru. Prawda? Robert usiadł na krześle obok Diany, odwrócił się do Sary. Niech mi pani powie, pani Saro, ten młody człowiek tutaj, kim on jest dla pani? Jakie to ma znaczenie? To narzeczony mojej córki Hanna. Przyjechał tu bez niani. Kobieta spojrzała na ambonę, a potem na Roberta. Hanna ma tam bardzo ważną sprawę. Nie mogła przyjechać. Możesz mi powiedzieć, dlaczego twój przyszły zięć chciał wysłać Dianę w zaświaty? Co ty za bzdury wygadujesz? Dlaczego to nonsens? Widzisz to? Jechałem za nim, kiedy zrzucił Dianę z mostu, a w samochodzie mam zupełnie dobry dyktafon. Sara spojrzała zdezorientowana na ambulans. Wskazał na Roberta. Gdzie jest taśma? Cóż, znasz odpowiedź na to pytanie. Jest w bezpiecznym miejscu. Mężczyzna odwrócił się do Sary. Nie, to nie była umowa. Spojrzała na niego gniewnie. O mój Boże! Ale Bóg dał nam idiotów jako krewnych. Siadaj i zamknij się. Ambal mruknął z urazą i usiadł na swoim miejscu. Młody człowieku, jestem pewien, że się mylisz. Powiedz mi, jaki był powód twojej dzisiejszej wizyty? Jeśli dobrze rozumiem, okoliczności ci nie sprzyjają. Zak, brat pani Iren, nigdy nie uznał pani córki. Sara sapnęła. Ach, w końcu to odkopałaś. Ale mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że w grę wchodzą tak duże pieniądze, że zostało ci niewiele czasu. Iren zapytała. Więc już nie żyjesz? Tak, pani Iren. 3 miesiące temu. Rzecz w tym, że Sara nigdy nie była w stanie udowodnić, że jej córka jest córką Zacze. Zrobili kilka testów. Pani Sara wydała mnóstwo pieniędzy, próbując sfałszować pozytywny wynik testu. Ale Zak miał o wiele więcej. Więc nikt nie chciał się w to mieszać. Wszystkie testy były oczywiście negatywne. Sara podskoczyła. To nieprawda. To wszystko było ukartowane. Wciąż możemy to udowodnić. Niczego nie da się udowodnić. Wiedziałeś o tym od dawna. Zak odziedziczył ogromną fortunę. Leonid był nie tylko bogaty. Przez cały czas dobrze mu się powodziło. Kiedy stało się jasne, że się do tego nie przyzna, pani Sara podjęła decyzję o wyeliminowaniu potencjalnych spadkobierców. Diana słuchała i nie bardzo rozumiała, o jakich spadkobiercach była mowa. Robert tymczasem kontynuował. Zwrócił się do Iren. Trochę kłamiesz, mówiąc, że nigdy nie miałaś żadnego kontaktu z bratem. Pani Iren westchnęła. Raz, tylko przez kilka godzin. Przyniósł pieniądze dla Larysy, ale go wyrzuciłam. Zadzwonił też do nas. Nigdy więcej go nie widziałam. No właśnie. Nie przegonił Hanny, ale też jej nie rozpoznał. A kiedy Sara dowiedziała się, że tu przyjechał, wiedziała, że musi działać szybko. Chodzi o to, że twój brat przyszedł się pożegnać. Zdiagnozowano u niego raka, ale zostało mu jeszcze sporo czasu. Po raz pierwszy sprawy nie poszły zgodnie z planem. Tak, Nikola, naprawdę myślałeś, że Aleksander poszedł do łaźni z żoną, a nie sam. To pokazuje twoje słabe przygotowanie, ponieważ Leryse nienawidziła kąpieli. Zostałeś zidentyfikowany. Pojawiłeś się na brzegu jako miejscowy, który właśnie wracał z połowu. Ambal uśmiechnął się. Gadaj, gadaj i tak, jak zdajesz sobie sprawę, nikt stąd nie wyjdzie. I mężczyzna odłożył beczkę obok siebie. Iren objęła Dianę plecami. Chwyciła ją mocno. Dziewczyna płakała. Jak mogłaś, dlaczego? Sara prychnęła. Dla pieniędzy, kochanie. To powinno należeć do nas. Za drugim razem postanowiłeś działać na pewno i uszkodziłeś przewód hamulcowy w samochodzie. To byłby koniec. Ale wtedy Diana stała się dorosła. Była nie mniejszym zagrożeniem. Sara uśmiechnęła się. Wow, skąd wy się tu wzięliście? Młody człowiek zbyt mądry dla tej zgniłej krainy. Odwróciła się do Iren i Diany. Na co się gapicie? Całe życie miałam marzenia, kochałam Zakę i on też mnie kochał. I gdyby ta stara wiedźma się nie wtrącała, odeszłabym z nim. To wszystko twoja wina. Pieniądze Zacze powinny należeć do mnie i Hanny. Wiesz, że to niemożliwe. Dlaczego nie? Sara wpatrywała się w niego. Ponieważ Diana jest bezpośrednią wnuczką Zacze, którą uznał przed śmiercią. Może istnieć testament. Tak, pani Saro. Dlatego pani córka musi teraz zabiegać o notariusza Zacze, który jest od niej starszy o 20 lat. Drań. Skąd się tu wziąłeś? Sara chwyciła leżący obok Nikoli pistolet i wycelowała w Dianę. Jeśli zginiesz, dostaniemy wszystko. I tak tego nie potrzebujesz. Naprawdę. Iren wstała i zasłoniła sobą wnuczkę. Odsuń się, staruszko. Kiedy Sara próbowała odepchnąć Irenę, ta odwróciła się jakoś niewygodnie, rozległ się głuchy dźwięk. Robert powoli usiadł na podłodze. W tym momencie drzwi wyleciały z zawiasów i do pokoju wtargnęła policja. Robert. Diana upadła obok niego na kolana. Robert otworzył oczy. Szkoda. To była moja pierwsza sprawa. Minęły 2 miesiące. Iren spojrzała na wnuczkę. Dobrze to przemyślałaś. Diana pocałowała ją w policzek. Babciu, oczywiście, zastanów się, na co przeznaczymy te wszystkie pieniądze? Oddaję tylko połowę. Ale to wielka pomoc dla naszych sierocińców. Iren westchnęła. Jesteś dobrą dziewczynką. Spotkasz się z nią teraz. Tak, babciu, wiesz, że to długo trwało. Jadę po nią. Wieczorem przyjdzie kobieta, która się nią zaopiekuje. Nie jest agresywna. Właściwie można by pomyśleć, że jest całkowicie odpowiednia, po prostu utknęła w czasie, który zostawił jej Zak. Iren westchnęła ponownie, a Diana spojrzała na nią podejrzliwie. Babcia. Co, nie jesteś zazdrosna? W końcu jestem twoją krewną. Diana przytuliła się do babci. Tak właśnie myślisz. Może i jestem złą osobą. Ale nie czuję nic oprócz litości dla mojej babci. Po prostu wiem, że to złe. Nie zrobiła nic złego i powinna spędzić resztę życia z rodziną. Bardzo, bardzo cię kocham. Pani Iren machnęła ręką, no już, si. Babciu, rozprawa jest jutro. Tak, wiem. Mam nadzieję, że dostaną pełną miarę. Proces został opóźniony, ponieważ wszyscy czekali na przybycie córki Sary. Dziewczyna uciekła i złapanie jej zajęło trochę czasu. Ale teraz cała rodzina jest tutaj. Jutro rozstrzygnie się ich los. Nawet sędzia, który miał rozpatrzyć sprawę, przyjechał ze stolicy. Diana myślała tylko o jednym. O tym, żeby proces nie trwał zbyt długo, bo Robert miał zostać wypisany dziś po południu. Przez tydzień Diana siedziała na szpitalnym korytarzu jak cień. 4 operacje, reanimacje, pogorszenie, poprawa, śmierć kliniczna. Tydzień później zmęczony lekarz usiadł obok niej. Cóż, raduj się. Pani narzeczony się obudził. Myślałam, że nigdy go nie wyciągniemy. Diana rozpłakała się i nie znalazła nic lepszego do powiedzenia niż: on nie jest moim narzeczonym. Lekarz uśmiechnął się, więc wkrótce będzie. Ty jesteś Diana, prawda? Tak. Wzywał cię w swoim deliriem. A tydzień później została zaproszona do kancelarii notarialnej, żeby przeczytać testament dziadka Zacze. Zostawił wszystko, absolutnie wszystko, swojej jedynej wnuczce krwi. Hanna dostała wyrok w zawieszeniu z kilkoma niewygodzinami do odsiedzenia. Nikola dostała 10 lat, a Sara 12. Krzyczała, waląc w klatkę. Nie, nie chcę iść do więzienia. To nie w porządku. Zak był moim mężczyzną, powinien był zostawić wszystko mnie. Nikola milczała przygnębiona. Myśl o łatwym zysku nie cieszyła jej już tak bardzo. Diana biegła ile sił w nogach w stronę szpitala. Nie, ale dlaczego nie wzięła samochodu? Jak głupia, szczerze. Wleciała do szpitalnego holu. Powiedz mi, czy Robert został już wypisany? Pielęgniarka spojrzała na nią dziwnie i uśmiechnęła się cicho, po czym skinęła na drzwi. Diana powoli skierowała się w stronę drzwi. To było dziwne. Przez długi czas była tu sama. Wszystkie pielęgniarki znają ją po imieniu. Co się dzisiaj działo? Pchnęła drzwi i cofnęła się, bo poleciała na nią cała masa balonów. Diana spojrzała na balony, które wypełniały całą przestrzeń pod sufitem, i uśmiechnęła się. Odkąd była małą dziewczynką, uwielbiała wzbijające się w powietrze balony. Czy jej się to podobało? Zadrżała. Robert stał obok niej. Ale wiesz, że lubię. Robert nagle uklęknął i wręczył jej pudełko z pierścionkiem. Obiecuję co jakiś czas nadmuchiwać całą masę balonów. Po prostu wyjdź za mnie. Diana prawie się rozpłakała. Szlochała przez kilka nocy, ponieważ zdała sobie sprawę, że Robert opuści szpital i pojedzie do swojego domu w stolicy. Tak, tak, tak. Objęła dłońmi jego szyję i zobaczyła, że wokół jest pełno ludzi. Jej babcia, dziewczyny z salonu fryzjerskiego i rodzice Roberta, którzy przyjechali zaraz po jego przyjęciu do szpitala. Obok babci stała jej druga babcia, Walentyna, którą Diana odebrała ze szpitala. W tej chwili Diana czuła się najszczęśliwszą osobą na świecie. Miała tak wielu ludzi, którzy przyszli się z nią cieszyć. Szkoda. Szkoda, że mamy i taty nie było w pobliżu. Ale Diana była pewna, że wszystko widzieli. Jedna rzecz trochę zaciemniała sytuację. Prawdopodobnie będzie musiała wyjechać z mężem. Było mało prawdopodobne, by metropolici zgodzili się zamieszkać w tym mieście, a babcia na pewno nie. A to po prostu łamało serce. Myślisz, że powinniśmy spróbować otworzyć agencję detektywistyczną w tym mieście? Diana odsunęła się od niego. Spojrzała mu w oczy, uśmiechnęła się. Mówiłam ci już, jak bardzo cię kocham. Chyba jeszcze nie. Diana roześmiała się. Robert, jesteś najlepszym mężczyzną na świecie. I tak bardzo cię kocham. Robert przyciągnął ją do siebie. Tak. Tylko pamiętaj, że zawsze będę cię kochał bardziej. Zawsze.